Które wyrażenia są równoważne w wyrażeniu pierwiastek siódmego stopnia z v do trzeciej? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. No i tutaj mamy różne formy, różne wyrażenia, no więc żeby je porównać, to najlepiej jest zapisać wszystkie w tej samej formie. No i na przykład tutaj, ja spróbuję zapisać wszystkie w postaci v do jakiejś potęgi. No to zacznijmy od tego wyjściowego tutaj. Mamy pierwiastek siódmego stopnia z v do potęgi trzeciej. No ale to jest to samo, co V do potęgi trzeciej i pierwiastek siódmego stopnia mogę zapisać jako wykładnik 1 7. Teraz wiemy, że jak mamy jakąś liczbę do jakiejś potęgi i jeszcze do jakiejś potęgi, to te wykładniki, te potęgi trzeba pomnożyć. Czyli to będzie V do potęgi 3 razy 1 siódma, czyli to będzie V do potęgi 3 siódme. No dobrze, no zobaczmy może tutaj, gdzie już się pojawia gdzieś Któreś z tych wyrażeń. No ja widzę tutaj. Tu widzę tę odpowiedź, V do potęgi 3 siódme A tutaj jest V do 3 i do 1 siódmej. Tutaj jest dokładnie ta odpowiedź, czyli widzimy, że ta też jest dobra. No i teraz zastanówmy się jeszcze nad tym, co to jest. No to może też sprowadźmy to do takiej postaci, że to będzie V do jakiejś potęgi. Czyli tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z V. To jest V do potęgi 1 trzecia i następnie to jest podniesione do potęgi siódmej. Czyli teraz znowu mnożę te wykładniki, czyli to będzie V do potęgi 7 trzecich. Ale 7 trzecich to nie jest to samo co 3 siódme. Czyli widzimy, że to wyrażenie nie jest równoważne. Czyli tutaj mamy dwie odpowiedzi do zaznaczenia. Pierwszą i trzecią. No dobra, zróbmy jeszcze. Jakieś kolejne przykłady podobne, podobnych zadań. Zapisz wyrażenie w postaci funkcji potęgowej. No i tutaj mamy pierwiastek 9 stopnia z B do potęgi czwartej. No to znowu tutaj mogę napisać tak, pierwiastek 9 stopnia z B do potęgi czwartej. Co to jest pierwiastek 9 stopnia? Pierwiastek 9 stopnia. To jest to samo, co podnieść do wykładnika 1 dziewiąta. No i teraz mam wyrażenie potęgowe jeszcze do jakiejś potęgi, no więc te potęgi, te wykładniki mogę pomnożyć. I napisałem, że to jest B do potęgi 4 dziewiąte. No, i zapisałem teraz to wyrażenie w postaci funkcji potęgowej. Mam B do jakiejś potęgi. Czyli tutaj w polu odpowiedzi bym musiał wpisać B do potęgi 4 dziewiąte. Takie wyrażenie trzeba tutaj wpisać. No dobra, to zróbmy jeszcze jedno ostatnie zadanie z tego rodzaju. Które wyrażenia są równoważne wyrażeniu pierwiastek czwartego stopnia z x do potęgi minus pierwszej? No to zastanówmy się, co to jest wykładnik minus jeden. Otóż wykładnik minus jeden mówi nam, że musimy wziąć odwrotność tego wyrażenia, czyli w tym wypadku pierwiastek czwartego stopnia z x, które mamy. Pod tym wykładnikiem. Czyli to będzie 1 przez pierwiastek czwartego stopnia z x. Po prostu odwrotność. No ale mogę też inaczej to przekształcić. Gdybym chciał zapisać to w postaci x do jakiejś potęgi, tak jak robiłem w poprzednim przykładzie, to jakbym to zrobił? No, bym zrobił tak. Tu bym napisał, że to jest to samo co x do potęgi 1 czwarta. Tak to wyrażenie. To jest to samo co x do potęgi 1 czwarta. Następnie mamy wykładnik minus 1. No i teraz. Te wykładniki mogę pomnożyć jak zwykle, czyli 1 czwarta razy minus 1 to jest to samo co x do potęgi minus 1 czwarta. No i to, to oczywiście jest równe temu wyrażeniu tutaj u góry, bo to jest odwrotność pierwiastka czwartego stopnia z x, czyli to jest x do potęgi minus 1 czwarta. No dobrze, to to są wszystko równoważne przedstawienia tego wyrażenia, które mieliśmy na samym początku. A teraz zobaczmy, co oni nam tutaj proponują. Tutaj mam pierwiastek. Jak nie mam tutaj nic wpisanego, znaczy to jest pierwiastek kwadratowy do potęgi minus 4. No to zobaczmy, czy to je, ma szansę być równe. No zapiszemy to w postaci x do 1, drugiej i do minus 4, czyli, czyli to będzie x do potęgi minus 4, 2, czyli to będzie x do minus 2. To oczywiście nie jest równoważne, bo tutaj mamy inny wykładnik. Nie minus 1, 4, tylko minus 2. Tutaj mamy też inny wykładnik, x do minus czwartej, a powinno być x do minus jednej czwartej, czyli to też nie jest prawidłowa odpowiedź. No a tutaj mamy minus pierwiastek czwartego stopnia z x. No to widać, że to jest zupełnie bez sensu, bo to jest minus x do potęgi jednej czwartej. Ten minus jest w ogóle nie tu, gdzie powinien być. Minus powinien być w wykładniku, a nie przed wyrażeniem, czyli to też jest źle. Czyli w tym wypadku musimy zaznaczyć, że żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.